Cześć, witajcie tutaj Lingowy Dziadzia, Lejga i co tu mamy? Asfalt z bord. Nie umiem czytać po szwedzku, po angielsku zresztą też nie za wiele. Tak to wygląda, słuchaj, tak to wygląda. I jak to Lejga też, Greenium, czyli stawiamy na ekologię. Tar remover, który pachnie bardzo specyficznie. Pamiętasz tar remover od Blue and Green? Właśnie, to ten. Ten to już w ogóle nie pachnie jak tar. Co on mi przypomina? Nie mam pojęcia, ale to jest zapach, który też nie męczy w żaden sposób. Kurde, co on mi przypomina? Bardzo łagodny, bardzo przyjemny. I w tym momencie tu ten produkt jest żelowy, słuchaj. Jeżeli chodzi o wybieranie, robi to dobrze. Jest całkiem mocnym zawodnikiem. Potrzebuje troszeczkę czasu, żeby się rozpędzić. Nie jest to wasko. Nie jest to wasko i nie jest to, kurczę, Koch Eulex. Więc tutaj tak pośrednio i pośrednio też właśnie leży na lakierze. Czy jest fajny? Bardzo fajny, ale jest ostry. Na Volvo, na lakierze 1K zrobił bałaganie. Także tutaj uważamy. Tu jest pokazane, że tutaj tak naprawdę do wszystkiego. No, każdy tar remover może być i do koparki, do ciężarówki, do autobusu, do przyczepki kempingowej. Teraz tak, uważałbym właśnie tak, na akryle i na lakiery słabe, słabo położone, czyli ten, co ja położyłem na Volvo, spuchy, słabo położony. Co mi w nim troszeczkę nie leży, słuchaj. Ta butelka jest taka miękka i źle mi się ją trzyma. Atomizer, rozpylanie też średnie. I najgorsze jest, słuchaj, wypłukiwanie tego produktu. Bo on siedzi dosyć długo, ale jak usiądzie, ciężko jest go wypłukać, naprawdę. Ciężko jest go wypłukać i tutaj, kurczę, to jest chyba jedyny minus. Jedyny minus to jest to wypłukiwanie, bo jeżeli chodzi o walory zapachowe, wybieranie i mizianie, jest spoko. Naprawdę, ja przestałem używać tar removerów, które śmierdzą, bo one bardzo długo wiszą w powietrzu. Bardzo długo wiszą w powietrzu i męczą. No a oczywiście robimy to w maskach, ale tak czy tak w danym pomieszczeniu długo wiszą takie zapachy. Jeżeli chodzi o cenę, jakoś w dalszym ciągu bryluje oczywiście Black Auto Cosmetics, bo to klei smoła. Z tego względu, że tu jakość do ceny to jest rewelacja i bezpieczeństwo. Ale jeżeli chodzi o właśnie ekologię i jakość wybierania, walory zapachowe, no to brylują. Brylują takie produkty właśnie jak ten Asfabord, czy ten, co to było? A tu mam nawet butelkę, akurat dwa. A, Degrasser Plus z Blue and Green. No dobra, słuchaj. Tu mi niewiele tego produktu zostało, kurczę, jeszcze na jedno podejście. Widziałeś atak na felgach w Skodzie i co jest fajne, że ten produkt jest gęsty. Tak jak wasko lubię uzupełnić innym tar removerem rzadszym. Tak, dokładnie. I wtedy miziać, tu jest podobnie. Z tym, że wymieszałem go też z tym ekologicznym od Blue and Green, współgrają obłędnie, naprawdę. Tamten leży, uzupełniam później płynnym, szczota i perfekto. No dobra, no czarował więcej nie będę. Nie ma sensu, nie ma co tu opowiadać, że możesz sobie go zarzucić, bo jest ciepło, czy jest zimno. To jest wiadomo, to jest sprawa oczywista, że nie ładujemy to w słońcu. Kolejna rzecz. Co ja chciałem powiedzieć? Nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Kurczę, coś miałem, widzisz? No tak to jest, jak się ma zryty beret. Że kolejny produkt Legi, który jest dobry. Wiesz co, ja to Lego teraz tak naprawdę troszeczkę porównuję do Build Humbera. Z tego względu, że ciężko jest trafić na produkt, który jest beznadziejny. Nie ma. Po prostu nie ma. Cena też jest adekwatna do jakości, nie da się ukryć. Nie jest to tania firma. Ale ja osobiście jeszcze, a mam trochę tych produktów z Legi, nie spotkałem się ze złym jakościowo produktem. Naprawdę. Czy to powłoka, czy to Day A. Będzie jeszcze Maiden, Dayrony. Właśnie. Wszystko w swoim czasie. No dobra, nie będę przedłużał, nie będę czarował, czary mary, hokus pokus, te sprawy. Zajebisty produkt. Kolejny od Lejgi. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!